Witam w tutorialu kostki Fisher Time Wheel. Kostka jest już trochę pomieszana, natomiast ta ściana została, żeby powiedzieć cokolwiek o tej kostce. Kostka jest trochę podobna do kostki 5x5. Zawiera 5 elementów, natomiast różnica polega na tym, że o ile narożniki, które są tymi największymi elementami, są zbudowane z jednego elementu, o tyle krawędzie, czyli te wąskie elementy, w odróżnieniu od kostki 5x5, są z jednego elementu, a nie z trzech. Natomiast środek, tak jak w kostce 5x5, jest zbudowany z 9 elementów. To ma swoje konsekwencje. To powoduje, że kostkę trzeba układać w odwrotnej kolejności, czyli najpierw tą zewnętrzną warstwę, czyli praktycznie tak jak kostkę 3x3, natomiast dopiero potem układamy ten środek. Zaczynam od białej ściany i od ułożenia krzyża. Tu jest czerwono-zielony, tu będzie zielony kolejny, dostawiam go. Patrzę tylko na ten jeden mały element środka, całą resztą zajmiemy się później. Jeszcze biały jest tutaj, to jest, on powinien wejść w to miejsce. Jest na miejscu i jeszcze ten. Krzyż ułożony, teraz narożniki. Zielony musi się połączyć z tymi zielonymi, czyli podstawiam go w to miejsce i wstawiam. Tutaj układanie jest dokładnie tak jak w kostce 3x3. Jeszcze pomarańczowy jest tutaj, on nam wejdzie szybko, tamte dwa trzeba zamienić. Pomarańczowy, teraz zabieram niebieski. Ostatni. Pierwsza warstwa ułożona, oczywiście bez uwzględnienia tych środków. Kolejna warstwa, tutaj narożniki wyglądają trochę inaczej. Ten jeden jest ułożony, to są takie małe, jednokolorowe, to są krawędzie oczywiście, to są te małe, jednokolorowe elementy i musimy je zgrać z tym elementem narożnika. I popatrzmy, co my tu mamy. Można też od razu spróbować, żeby było łatwiej to. Ponieważ środki w tej kostce się nie przemieszczają, to ja je poustawiam. Środki w znaczeniu ten jeden centralny element. Tu jest dobrze i tu jest dobrze. To te krawędzie muszą być zgrane z tymi środkami. Tu jest niebieska krawędź, ma wejść tutaj. Czyli algorytm do wkładania krawędzi. Ta krawędź jest na miejscu, szukamy kolejną. Tu jest zielona, zielona ma wejść w to miejsce. Odsuwam ją i wkładam. Kolejna pomarańczowa ma wejść tutaj, to może teraz na drugą rękę algorytm. I jeszcze czerwona ma wejść tutaj. To, że są te
dziewięcioelementowe środki powoduje, że czasami kostka źle się ustawia do obrotu, ale to nic. Mamy tutaj sytuację z parity od razu. Te trzy są obrócone prawidłowo, ten czwarty nie. I co zrobić? Podobnie jak w kostce Fischer, którąś z tych krawędzi trzeba po prostu przekręcić, czyli wyjąć i włożyć z powrotem i wtedy wyjdziemy z tego parity. Ono jest tylko pozorne. I spowodowane tym, że te krawędzie są symetryczne i mogą być włożone w dwojaki sposób. Wystąpienie parity oznacza tylko tyle, że któraś z tych krawędzi jest obrócona o 180 stopni. Tu już jest... No, ja teraz spróbuję ułożyć te narożniki. Ten i ten jest dobrze. Pozamieniam je miejscami. Algorytmem na zamianę narożników. A, ale nie mam jeszcze krzyża, to... Krzyż na ścianie górnej układamy przy pomocy dowolnego algorytmu. I teraz popatrzmy, co mamy. Tutaj musimy się odnosić do tych środków. Te dwa są dobrze, te dwa trzeba zamienić. Ten wydaje się być dobrze ułożony, ale to jest nasz punkt odniesienia, a nie ten element. Dlatego zamienię je miejscami. Teraz powinno być dobrze. Czerwono-niebieski, zielono-czerwony. Tak, wszystkie są ok. Teraz jeszcze narożniki, ten jest dobrze. Natomiast te trzeba przemieścić w tą stronę, czyli algorytm na zamianę narożników. Na swoich miejscach. I tutaj tak naprawdę dowolny algorytm. Każdy może układać jak chce. Ja sobie zrobię tak. Pomieszam niestety przy tym środki. Teraz żaden środek mi nie pasuje. Nie, ten jest ok. Biorę go tutaj i przemieszczam stąd w tą stronę. Kostka 3x3, przynajmniej ten element jest już ułożony. Tu się wszystko już zgadza, to teraz zostały tylko te te środki i tutaj przynajmniej na początku będę układał tutaj takie trójeczki, które potem wstawię w to miejsce. Trzeba to robić w taki sposób, żeby nie zepsuć tego ułożenia 3x3, czyli ten biały zabieram do tego, odstawiam na bok i wracam kostką i poszukam mu jeszcze jednego białego, jest tutaj. Jest już cała trójka i tą trójkę
Ustawię tutaj, ale najpierw jeszcze ten ustawię w tej pozycji. Zabiorę go stąd, przekręcę środek w ten sposób i dojeżdżam nim. I teraz wstawiam ten biały. I jeszcze jedna trójka. Tu są dwa. Gdzie jest trzeci? Trzeci jest ten bez nalepki najprawdopodobniej. On jest tutaj. Ponieważ nie widzę żadnego innego, a jeden element środka nie ma nalepki, to dojeżdżam nim, odsuwam go na bok. I teraz trzeba go wstawić tylko na białą ścianę. Jest w takim ustawieniu, czyli muszę najpierw... przekręcić to, co wcale nie jest proste. W taki sposób, teraz nim tu wjechać i znowu przekręcić i biały środek ułożony, teraz żółty, tu jest żółty element, którym wjeżdżam tu, przekręcam, jest na miejscu teraz ten i wstawiam go. Kolejny. Tutaj możemy dowolnie przekręcać te środki. One kolejność na pewno zachowują. Jeszcze jeden żółty jest tutaj. Jeszcze jeden jest tutaj. I wstawiam go na górę. Biała i żółta ściana ułożone, można układać kolejne. Ten jest tu, gdzie trzeba, ale jest odwrócony, to ja go obrócę i wrócę nim tutaj. Od razu może, od razu się ułożyło trochę tak jak trzeba. I teraz kolejne trójki, tą wezmę w ten sposób, pomarańczowy jest tutaj, ale to nie jest ten pomarańczowy, być może ten jest tu i jeszcze jeden jest tutaj. To też nie jest ten. Być może ten. Ten. To wstawiam go we właściwe miejsce i szukam zielonego. Zielony jest tu. Ten pasujący, to zabiorę go stąd na razie i poszukam do niego tych bocznych elementów. Jeden jest i drugi też jest. I teraz tylko wstawiam go na swoje miejsce i wracam ten i co? Wszystko jest ok, tylko są nie na swoim miejscu, ale to nic. Musimy to ustawiać od razu w takiej pozycji, w jakiej potrzeba. Ten stąd zabiorę. Teraz ten jeszcze podjadę nim.
Jakby było ok, ale na razie... Dobrze, po prostu tak to muszę zrobić. Muszę po niego pojechać. Ten jeden jest ułożony, teraz czerwono-zielony. I znowu. Jeden jest. Jeszcze jeden. Muszę po niego przyjechać, wstawić na właściwe miejsce i już jest. Teraz w takiej pozycji go ustawiam i szukam czerwonych i zielonych. Czerwony jest tutaj, to podjeżdżam po niego. I teraz jeszcze zielony. Tu jest jeden zielony. Odstawiam go na bok. I jeszcze jeden jest tutaj. Dojeżdżam, odstawiam na bok, wracam kostkę tak, żeby tu się nic już nie zepsuło. I teraz jeszcze tym elementem muszę podjechać po ten zielony i wstawić go. Kolejny element ułożony, jeszcze tylko te czerwono-niebieskie i te kolejne. Nie tak. Odwrotnie. I ten muszę stąd zabrać, żeby go przekręcić i wstawić we właściwy sposób. Ten już jest, teraz te dwa czerwone, jak po nie zjadę obydwoma i przekręcę tak, to nam od razu wejdą we właściwe miejsce. Co dalej? Możemy oczywiście próbować ustawiać ten niebieski dalej. Natomiast tutaj się zrobi potem mały problem. Ale spróbujmy. Niebieski nawet jest już gotowy do wstawienia. To ja go może od razu wstawię. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No właśnie, i wynikło coś takiego, czyli problem ostatniego środka. Tutaj niestety musimy zepsuć trochę ten środek, żeby ten jednak ustawić. Najpierw musimy ustawić mu te wszystkie środkowe elementy, te odpowiedniki, nie wiem, krawędzi w tym kółku, czyli trzeba je poprzemieszczać. Jak to zrobić? Musimy niestety zaangażować ten środek powyżej. To ma być w tym położeniu, czyli przekręcam ją. Ta powinna wejść tutaj, a ta tutaj. I zostaliśmy z dwoma. Ale to nic, bo tutaj są te dwa niebieskie, które można w prosty sposób wymienić. Ten podsuwamy w to miejsce. Obracamy i wracamy niebieskim. I krzyże w tych obu kółkach są już ułożone. W tym momencie można zastosować
algorytm na wymianę tych elementów, który być może znacie z kostki Devil's Eyes. Albo inny, który wymienia te elementy. Czyli ten pójdzie tu, ten tu, a ten tu. Niewiele nam to da, jeden tylko wejdzie, ale niech tak będzie. Czyli tutaj jest U prim, L prim, U R, U prim L i U R prim. Pomarańczowy wszedł, ale to nie jest ten pomarańczowy, o który nam chodziło. On pewnie będzie musiał wejść tutaj. Czyli ten sam algorytm jeszcze raz. Teraz jest na swoim miejscu. Ten powinien wejść tutaj, natomiast niebieski niech wejdzie od razu, być może na swoje miejsce, czyli tutaj. Czyli pomarańczowy pójdzie tu, niebieski tu, a czerwony wejdzie nam w to miejsce, czyli U prim, L prim, U R, U prim, L i U R prim. Tu są na swoim miejscu, tu też są na swoim miejscu. Został nam tylko ten niebieski i ten. Spróbuję je przemieścić. Pewnie coś pójdzie nie tak, ale ten będzie pewnie nie do końca pasował w to miejsce. Ale próbujmy. Natomiast czerwony na pewno wejdzie tu, gdzie trzeba. Tak jak mówiłem, te niekoniecznie pasują do siebie, natomiast mamy tutaj dodatkowe niebieskie. I jeżeli je zaczniemy przemieszczać, to powinno być wszystko tak jak trzeba. Dlatego, że mamy te w tym samym kolorze. Jest to o tyle łatwiejsze w stosunku do kostki Devil's Eyes, że mamy cztery elementy w tym samym kolorze. Jeszcze to trzeba przekręcić i kostka jest ułożona mimo brakującego białego elementu.